Panie dyrektorze, Orlen podpisał umowę ze starostwem powiatowym w Płocku oraz z gminą Stara Biała. Czego dotyczą te umowy? To może od razu nie do końca umowę, tylko może przedstawię to od początku. Jako Orlen podpisaliśmy list intencyjny bezpośrednio ze starostwem i toczyliśmy rozmowy z wójtem gmina Stara Biała, żeby współpracować tutaj odnośnie rozbudowy sieci dróg wokół zakładu. Oczywiście wewnętrznie rozpoczęliśmy wszystkie procedury polegające na akceptacji i podjęciu oczywiście ostatecznej decyzji, żeby wesprzeć zarówno starostwo, jak i gminę finansowo przede wszystkim, żeby te drogi powstały. Na jakim etapie są te rozmowy? Czy one już zostały zakończone? Jak to w tej chwili wygląda? Równolegle, oprócz wewnętrznych procedur, do których jesteśmy oczywiście zawsze zobowiązani, rozpoczęliśmy negocjacje zapisów umownych zarówno ze starostwem, z prawnikami starostwa i z prawnikami gminy Stara Biała i tak naprawdę doszliśmy do pełnego porozumienia. Już w tej chwili umowy są na takim ostatecznym etapie negocjacyjnym. Tak naprawdę uważam, że w ciągu miesiąca maksymalnie powinny być gotowe do podpisu. Rozumiem, że w grę wchodzą dosyć duże pieniądze. O jakich kwotach tutaj mówimy? Orlen zawsze stara być się odpowiedzialny i wspierać, że tak powiem, tutaj wszystkich mieszkańców też wokół w każdy możliwy sposób. I właśnie po wstępnych rozmowach, jak zaczęliśmy samą budowę projektu, wiedzieliśmy, że znacząco obciążymy te drogi i mogą powstawać jakieś tutaj uszkodzenia i trzeba będzie się przyjrzeć tej sytuacji po zakończeniu tych transportów. Więc tym samym rozpoczęliśmy te rozmowy i podjęliśmy decyzję o tym, że weźmiemy nas, że tak powiem, swoje barki, wsparcie tutaj gminy i starostwa, żeby te drogi potem odnowić. I w tym momencie starostwo otrzyma od nas dotację w wysokości 66 milionów złotych, natomiast gmina Stara Biała to jest około 75 milionów złotych, więc Orlen przekaże 142 miliony złotych do tych samorządów, żeby zmieniła się tutaj infrastruktura drogowa. Wyciągniemy nasze ciężkie transporty z okolicznych miejscowości, czyli Stara Biała, Dziarnowo, Draganie, przeniesiemy na nową wybudowaną drogę, tak żeby tam ludzie się czuli bezpiecznie i mieli spokój i w tamtym miejscu odnowimy te nawierzchnie, żeby mogli się spokojnie też przemieszczać. Czy wykonaniem fizycznie tych dróg, rozumiem, będzie zajmowało się starostwo powiatowe i gmina Stara Biała, czy to Orlen ma w tym jakiś udział? Przekazujemy pieniądze w formie dotacji. Nie mogliśmy wziąć na siebie odpowiedzialności, bo te drogi, że tak powiem, są własnością samorządów, więc przekazujemy te pieniądze bezpośrednio, ale oczywiście zapisaliśmy sobie pewien wgląd i nadzór nad samym procesem samej budowy, jak i również finansowania, czyli musimy mieć pewien wgląd dla tej dotacji, żeby kontrolować, czy pieniądze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem, ale realizatorem bezpośrednio będą samorządy. Na tym etapie, czy jest jakaś informacja, kiedy fizycznie te remonty się rozpoczną? Jeżeli chodzi tutaj o gminę Stara Biała, to wójt wiem, że już jakieś wstępne prace gdzieś tam rozmawia z projektantami i szykuje się do tematu projektowania. Samorząd w postaci starostwa oczekuje już ostatecznej decyzji, że faktycznie ma te pieniądze i też ma natychmiast przystąpić do przetargu, więc zakładam, że wszystkie działania w przeciągu pierwszego kwartału z tym związane powinny się rozpocząć w obu tutaj jednostkach administracyjnych. Widzimy tutaj za Pana plecami, że olefiny faktycznie już nam się mocno rozrosły. Czy jeszcze jakichś wielkogabarytowych transportów możemy się spodziewać? Samych wielkogabarytowych, spuszczanych, że tak powiem, Wisłą, fachowo mówiąc, nie spodziewamy się w tej chwili. Oczywiście jeszcze będą przychodzić, bo brakuje nam pomp, kompresorów, ale w większości to są już małe transporty, dużych gabarytów już nie planujemy. Jak wygląda plan realizacji olefin? Do kiedy planujecie zakończenie? Na ten moment, zgodnie z zapisami kontraktowymi, planujemy zakończyć budowę w pierwszym kwartale 2027. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.